Trochę się niepokoję, jak patrzę na to, co się do oknem dzieje, ale przecież na pewno nie będzie aż tak źle, prawda? Prawda? Cześć, Karka, witam, witam. Chciałbym wiedzieć, że nie będzie tak źle. Wydaje mi się, że będzie. W dużym skrócie, na Pomorzu zaczynają się powoli burze i trochę mnie to niepokoi. Ale wierzę, że ten... Wierzę, że nie przeszkodzi mi to w streamie jako tako. Miałbym przynajmniej taką nadzieję. Pora spanko przed biwakowaniem. Teraz zapasuję, witam. Co tam Protomen znalazł? Ja to zobaczę co potęgę gospelu, wiele ofiar, zostajecie ostrzeżeni. Takie groźby wypisywać. Jeszcze bardzo mi się podoba, że jedna z tych twierdza. Fałszywe, ale skasuj to. Mówi się mocno. Powiem szczerze, że u mnie jest w tej chwili tak ciemno, że bez światła bym miał praktycznie jak... Nie powiem, że jak w nocy, ale blisko. I chyba nas już coś tam pomykuje za oknem. Mnie dzisiaj też to chcą pogodą powiedziała. Wiedziałem, że po robocie sobie wejdę na chwilę na jakieś zakupy, to wróciłem kompletnie zgrzany, pomimo że sklepów ma napada niedaleko. Na szczęście nie musiałem nigdzie dalej wychodzić. Spacer sobie dzisiaj odpuściłem takich zazwyczaj spaceruję, ale nie chciałbym to na pewno. Co wy tam mi piszecie? Pewnie, że się spóźniam. Oczywiście. Kto by się spodziewał? Chyba na razie powiedziałem, nie ma co za bardzo się tutaj grzewać. Mamo, jadę biwak. Nie przejmuj się. Wszystko będzie dobrze. Nie mamy żadnego dorosłego, który się nami opiekuje, ale to jest absolutnie niekonieczne. Czy możemy stąd jechać po prostu? Czy musimy też z kim pogadać? Jedziemy busem, czyli też z kim musimy pogadać. Powiem szczerze, nie wiem, czy byłem kiedykolwiek na takim legitnym biwakowaniu. Pewnie się zdarzało, że gdzieś tam nie na ognisko się pojechało czy coś, ale taki pełnoprawny biwak, to nie wydaje mi się. Aczkolwiek może już nie pamiętam aż tak dobrze. A zawsze jakieś właśnie biwaki były w ramach powiedzmy miasta, nie że trzeba było gdzieś, Bóg wie gdzie jechać. O, to nie jest tak, że chciałem tu być, okej? Okay? O kurwa, on to dosłownie powiedział. Ja tylko się śmieszkowałem, ja tylko żartowałem sobie. Jeszcze brakowało tylko, żeby powiedział, że jesteśmy głupkami. To już byłoby po prostu idealnie. Dzień dobry, ma pani coś dobrego na sprzedaż, nie? Goddammit, nie można też się wbić jej do komputerka. Do karmnika też nie można. Piękne, czyste, górskie powietrze? Nie znam. Mam wrażenie, że tu gdzieś coś było. Bo nie pamiętam gdzie... Battle Networki to ta wspaniała seria, gdzie rzeczy są niestety poukrywane w kompletnie losowych miejscach. I czasami trzeba dosłownie przeklikiwać każde miejsce, jeżeli się nie zna. Dokładnie co jak? Yep. Trzeba zbierać śmieci. Oczywiście, panie zielony, będziemy zbierać wszystkie śmieci. Ja tylko sprawdzam, każdy może wie, że czegoś nie ma. O nie, to pszczoły. Cześć, Sylwia. Masz może jakiś pomysł, że zajść pszczołami? Nie, on nie ma. Nic do powiedzenia na ten temat. Not the bees, I know right. Pomoże mi pani z pszczołami może? Ich słabością jest ogień. Możesz je przegonić się spalając ogień. Jak rozpalić ogień? To jest bardzo dobre pytanie.
Na pewno od niego się tego nie dowiem. Cześć, Patko, witam, witam. Ma pani może jakąś zapalniczkę? Nie? God damn it. Potrzebuję rozpalić ogień. Pamiętajcie, dzieciaki, palcie pszczoły. Nie wyobrażam sobie palić pszczół. Coś musimy zrobić. Przegoń pszczoły, doskonale. No bo to pytanie, jak przegonić pszczoły? Czy ktoś dał mi jakąkolwiek sensowną radę? Nie bać na sobie szeszenie. No ja generalnie mam ten. Ja generalnie mam, wydaje mi się przynajmniej, że mam uczulenie na urządzenie owadów. Więc jeżeli jakiś się do mnie dobierze, to kiepsko ze mną jest zazwyczaj. Okej, mamy zapalniczkę, mamy kijek, a to raczej nie wystarczy. Chwila, czy on nie mówił sobie, że papier jest jakiś wrzucony? Jeszcze raz. Papier na drzewo, czyli musimy drzewa przeszukać. Okej. Jak będziemy mieli papier, to będzie łatwiej rozpalić. Aż na taki specyfik. Znaczy, powiem szczerze, jak odkąd mieszkam nad morzem, to mam wrażenie, że nic mnie jakoś specjalnie nie gryzie. Dobra, mamy papier, mamy kijek, mamy zapalniczkę. Powinniśmy być w stanie podpalić papier, żeby podpalić kijek i mieć pochodnie. Wszystkiego powinniśmy użyć. No, od razu lepiej. Zresztą generalnie nawet jeżeli jakieś komary mnie pogryzą, to co najwyżej mi się to kompletnie rozleje i nie ma aż takiej tragedii. Tak było jak to nie gdzieś, nie wiem, na twarzy czy coś. Gorzej, jeżeli by mnie jakaś osa czy pszczoła urządliwa, ale to nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mi się zdarzyło. Dużo bardziej to odczuwałem właśnie po jakichś komarach. Komary w Olsztynie to była absolutna tragedia, jak jeszcze tam mieszkałem. Bardzo się cieszę, że już mnie to nie dotyczy, że tak to ujmę. Muszę sobie przypomnieć, jakie ja właśnie chipy tutaj mam. O. Tak, tak. Na niego gad nie zadziała, bo on mnie przebija, więc wezmę go mieczem ciechnę. Tutaj przynajmniej dostajemy częściej chipy, mam wrażenie, niż Ben 1. O, morka, nice. To bardzo miłe z ich strony. Ten bitach mógłby mieć jeszcze czarne paski. Czemu tak? Czy to zadziała, czy to nie zadziała? Bo nie pamiętam, jak działa Elben ze skokami. Tak myślałem, że tak działa. Obi. A, w sumie. Wyobraź sobie, że zamiast strzelać bombami, strzela pszczołami. To by dopiero była tragedia. Czy to coś jest? Drugi program. Który jest tutaj po to, żeby badać jakoś powietrze. Zdaje się, że jest w miarę czysta. Czy tutaj czegoś nie było? Zdaje się, że jest tam coś świecącego, ale może nam się tylko wydawać. Jego tata zgubił gdzieś w planetkę. Bardzo im przykro. Chętnie bym pomógł ją znaleźć, ale pewnie nie będzie nam to groziło. Wyobraźcie sobie, że chcecie przejść do tego, do swojego obozu, a potem trafiacie na dzikie zwierzęta, które kompletnie ci nie pozwalają. O nie, to nie jest to, co chciałem wiedzieć. To jest świat, to o tym się dzieje. Znaczy, ja tutaj zasłoniłem zalety, znaczy zalety zasłony. Ale tak, że nie widzę aż tak bardzo, widzę tylko, że jest za nimi, że jest ciemno. I podejrzewam, że jakbym sobie zobaczył, co tam się dzieje, to byłaby absolutna tragedia. Wiesz coś może o tym niedźwiedziu? Chyba nie wiem. A czy ktoś może mi coś powiedzieć o niedźwiedziu? Halo, niedźwiedź? Wie pan może coś o niedźwiedziu?
Chyba nie. Wie pani może coś o niedźwiedziu? Nie. Dosłownie nikt mi nie może pomóc z niedźwiedziami. Nie możemy się tak po prostu poddać. A może jakąś sugestię, co mamy za istnieniem niedźwiedziem? Bo wbiec w niego raczej nie jest optymalną opcją. No i mogę też stawić, zobaczyć co nie mądrego mi tym razem pojedą. Stamtąd nie jest w stanie zrozumieć, co jest z tym niedźwiedziem i tak spróbujemy z innej perspektywy? Z tej perspektywy nic nie zobaczymy. Wschodnie po burzach. No, u nas już powoli to przychodzi. Binoksy. Przyjrzyjmy się mu jeszcze raz przez lornetkę. O nie, to fałszywy niedźwiedź. Ktoś musi do niego podłączyć. To bardzo bezpieczne. Cześć, to na. Nie może choćby na chwilę wpadasz? Ja zastanawiam się, jak długo u mnie to podstawy, biorąc pod uwagę apokalipsę za oknem. Chciałbym wierzyć, że nie będzie aż takich problemów, ale jednocześnie wiem, że różnie to bywa. Znaczy, chyba jeszcze nie jest aż tak źle. Nie słyszę wiatru, więc o tyle dobrze jest. Elegap 1. Pewnego dnia zaatakował kraje ognia i w ogóle. A mają tu wirusa. O nie, to straszne wirusy. Co jest z nimi poczne? Czy ja zdążę w ogóle w ten sposób? Chciałbym wierzyć, że tak. One są dość wolne na początku, więc tak. Punk. O Boże, czy ja dążę? Pewnie nie. Yep. Czy może się ładnie ustawiał? Yes. No wyszło całkiem rozsądnie. Przy okazji też dostałem hitshota, więc nie będę narzekał. Dobra, niedźwiadek się uspokoił. Więc możemy już bezpiecznie iść dalej. Do naszego wspaniałego pozawiska. Podoba mi się, że jak zawsze wszystko muszą dzieciaki zwracać. Dobra, jaką my mamy robotę? Powiedz mnie, Dex, co my... czego ode mnie oczekujesz, przyjacielu? O Boże, Rybita? Czekajcie. Jeżeli to jest Rybita, to ja muszę zapytać, bo zauważyłem, że z tego typu nawigatora mi kompletnie nie idzie. Okej, nieważne, ona nie chce ze mną walczyć. Nic nie mówiłem. Do jednego z gili się możemy podłączyć. Jada, znawaj się, mamy BMDK doskonale. Czy dobrze się wszędzie do dokumentu mojej pracy? Wszędzie go lubię oglądać, bardzo mi miło. Cześć, Arcade. Dało się tak, póki z pierwszej gęsty ewoluowała wszystko, nic się po ewolucji. Nie no, ale to sugeruje, że jeżeli przywalisz do swoją płytą, to się czegoś nauczy. A nie jestem pewien, czy tak działa. A spróbuję tym może? A kurde. Dobra, tak. Jak przywalisz do swoją płytą chodnikową, to podejrzewam, że będzie miał większe problemy.
Bubbler R, nice. Zaczęło opadać, ja się boję, jak to u mnie teraz wygląda. Ale zaraz chyba wstanę z ciekawości, zobaczę. Bo widziałem tylko, że jest w diabli ciemno, ale nie patrzyłem, co konkretnie się dzieje. Mam coś zrobić z tym, że nie mamy ryb. Nie mamy noża. Tak. Okej, mamy rybę. Jak chciałaś rybę. Proszę. To dla ciebie rybka. Tutaj mogą przyjść tylko osoby upoważnione. A zatem dostaliśmy Bladder G. W G chyba nie ma aż tak dużo chipów na razie, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy. Kody. No mam tylko Gaspena, więc chyba się średnio opłaca. Chciałbym w miarę możliwości się trzymać trochę bardziej niż do tej pory kodów. Ja bym się bardzo uparł, to pewnie mógłbym sobie trochę kodu R więcej wrzucić. Na przykład Shockwave pozamieniać, bo bardziej mi się będzie opłacać, jak mam roll. A Jotek nie mam póki co. Ten masz dash ataki. Na razie zrobię tak chyba. Cześć. Może czyli się lepiej to i dasz ataki wrzucić? Mam. Czy jeszcze raz. Kody J. Zmiana planów. I wtedy dasz ataki, co i mogę wrzucić. Dla rol na przykład. To ja się będę. I teraz jednego Sordeski. Bo Sordeski nie są aż takie dobre na początku. Oxford Y. Jako, że to sam Y, to też się średnio nada raczej. Dobra, na razie styknie chyba. A pan kiedyś był drywalem, to trzeba zapamiętać. Czy ktoś ma może zapalniczkę? Ma pani zapalniczkę? Okej, mamy nóż. Zapalniczki nie potrzebowaliśmy, co ja gadam. Chciałeś nóż. To jeszcze znaleźć Dexa. Gdzie jest Dex? Dexiątko, przyjacielu drogi. Potrzebujemy drewna na spałkę. A tutaj akurat mieliśmy pana drywala. Doskonale. Tak się uczą dzieci biwakować. Cześć, mam drewna. Właśnie, gdzie jest czod? To nieistotne, kto by się przejmował jakimś czodem. Patwu. Aby sobie zjadł coś takiego pysznego grillka. Albo ten człowiek nie jest wolny od Dexa. In before przychodzi moje quiz. Przychodzę. Dex. Wychodzę. Coś wybuchło. Na tamie. Cześć, Matkipku, witam. Czy możemy się tu podłączyć? Możemy się tu podłączyć. Nie wiem, czy to mi coś daje, ale podłączyć się mogę. Aż chyba u Rybity już byliśmy, czy nie? Wydaje mi się, że byliśmy u Rybity w banie. Przejdę jeszcze raz się upewnię, też chodzi, to nie zaszkodzi. Ona zdąży. Nice. Tam po prostu mnie trafia jeszcze. Anulaki, jak to mówią klasyk? Dobrze? Tak. Nie ma aż tak szybkich opcji niestety, żeby sobie z nimi radzić, więc muszę radzić sobie tak, a nie inaczej. Więc pewnie to będzie jakaś piątka, zwłaszcza, że obywałem, yep. A przynajmniej to w kasę wpadnie, nie będę narzekał.
stąd wychodzimy w AC Days i to wygląda na razie. Pójdźmy zobaczyć, co tam wybuchało w takim razie. Było to miejsce, gdzie wcześniej był wstęp niedozwolony, więc... Do tego? Czy... Nie wiem, czy to było na dole. W tej ostatniej strefie. Tutaj, przez rzeczkę i w lewo. Zawsze jak jest taki rzut izometryczny, to mam problem, czy mówić, że to jest lewo, czy to jest góra. Bo mam wrażenie, że ludzie bardzo to mieszają. Że na przykład tutaj, czy idę w lewo, czy w górę? Him before idziesz po ukłosie i XDD. Co masz dobrego? Ej, ja no kera bym sobie kupił, gdyby tylko mnie było stać! Ej, ślopak poszedł do centrum, no i tam jeszcze nie wyszedł. Doskonale, ciekawe kto to mógł być. Ciekawe jaki czot to mógł być. Nie, to nie byłem ja, ja tylko podejrzanie stoję, przysięgam. Co tam, czat? Ostatnio raz było ogłoszenie. Znalazłem bombę, która miała wybuchnąć się w tamie. Jest parę zdalnych detonatorów i musimy je... musimy ustąpić im programy wybuchające. Chyba sobie poradzimy. Prawda? Prawda? Czyli dobrze pamiętam, one dość charakterystycznie wyglądały. Jedyne co, to mogły nie być w charakterystycznych miejscach, ale to się zaraz zobaczę. Dziwnie wygląda ten postacie. Ogólnie ja nie jestem przyzwyczajony do postaców z BN2, zawsze mi się dziwne wydają trochę. Znaję 4 bomby, bez żadnych wiadomości. Podejrzanie wyglądający ekstremiczny przedmiot leży. AMMM. One się różnią językami. Jestem na 99% pewien, że tak. Nie jestem pewien, na ile mocno czuć różnicę między 2 i 3, ale po między 3 i 4 na pewno już jest zauważalna różnica. Jest to jakiś silny wirus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wydaje mi się, że ten, że 2 i 3 też ma lekko różniące się. Szukaj okrągłego monitora wewnątrz detonatora. Program detonujący powinien się tam znajdować. Fajne. Zgadzam się, muzyka tutaj jest całkiem spoko. Co za to nie jest do końca spoko, to ta lokacja. Bo trzeba dużo dookoła biegać. Bo będą nam te, będą nam bardzo intensywnie pojedą. Au. Nie jestem w stanie dwóch bombek nawet zniszczyć, bo nie mam power upów chyba. Znaczy ja bardzo nie lubię tak biegać dookoła, jak tutaj jest one zmagane, żeśmy biegali. Że jak tylko coś wybuchnie, to musimy przebiec z drugiej strony, że tak tujmy. Spiky handy, o Boże. Handy. God damn it. 2, 3. Jolo? Na kurde. Myślałem, że może się uda. No trochę tak. Mówię, nie jestem jakimś wielkim fanem, zwłaszcza, że to tak mocno sugeruje wejść sobie i pobiegaj z mapą, jeżeli nie chcesz marnować czasu specjalnie. O, taki tutaj na przykład. Kolejne handy. Na szczęście te handy jesteśmy w stanie zdjąć się w jedną turę kanami. Goddammit. White? Nie zdążyłbym chyba. Więc tak zrobię.
Trochę się boję przez to, ile Bastera używam, że w pewnym momencie gra im powie: ej, słuchaj, łap tutaj God Style. Nie lubię God Style'ów. Chyba coś pomnukuję już za oknem. Dobra, może ten, może... O właśnie, to chciałem. Żeby spajki bardzo będą. Zaczekam, aż stanie w moim rzędzie i będzie się odstrzelać. Czyli teraz. Mogłem sobie recovera wcisnąć wcześniej. Ale to on się wyleczył. Kanonce. Kanonce chyba mogę zrobić ZT. Jakby mi bardzo leżało. Porównania z Thundermanem. Thunderman nie był aż taki tragiczny. Czy to wszystko to było? Chyba tak. Mam nadzieję, że to było wszystko. Że niczego nie powinienem. Wydaje mi się, że niczego nie powinienem. Okej, ona wciąż nie chce walczyć. Rozpierdolone. Właśnie, powiem szczerze, ja nie kojarzę, bo on był aż taki zły, o tak powiem. Jakby wiem, że nie był łatwy, przyjemny, nic takiego, ale nie kojarzę, żeby był jakiś bardzo zły. O, tak powiem. Dobra, szukamy dalej tych kontrolerów śmiesznych. Może tu jakiś jest? Biorąc pod uwagę, że wcześniej musieliśmy tutaj binokle znaleźć, to takim logiczne, że mogliśmy tutaj wsadzić. A jeżeli odpalimy od mistrza, tak to cały SF-a wybucha. W sensie cała ta, po której stanie jest bomba. Ale jeszcze jest jeden sajkę. Przynajmniej nie jest to palajszy z jedynki, bo tam dopiero jest kurwiający. Nie wiem, bardzo nie lubię palajszy z jedynki. Naprawdę? To nie mogło się zastanawiać z drugiej strony, co? O Boże, co to kurwa jest? Naprawdę? Musiałem chyba tak to zrobić. Zaraz tego pożałuję coś jeszcze. Spróbuję tak chyba? Podajcie mi to. A, oczywiście, że tak nie działa. Właśnie nie byłem pewien, czy to się dało tak zrobić, czy nie. Wiem, że shockwave'y działają. Nigdy nie pamiętałem, czy dash attack się zatrzymują, czy nie. Miałem wrażenie, że tak, ale stwierdziłem, że jak mam okazję, sprawdzę. O tak. O tak. Słuchajcie, ja po prostu bardzo chcę wam pokazać każdą możliwą dziurę, która tutaj jest. Tak, żebyście nie myśleli, że ja jakoś źle to się robię, czy coś. Ja po prostu bardzo chcę wam to pokazać. Nic innego. On teraz chyba to i teraz nic nie zrobiłem przez kolejne pół godziny, dopóki on nie zmieni rzędu. Albo to sobie zabije gasmanem, I guess. Też jest opcja. Miałem nadzieję, że może line-outa dostanę, ale chyba nie tym razem. Kurde. Cały czas jestem w kropce, jeżeli chodzi o to streamować w sobotę. Bo nie chcę wam wrzucać kolejnej gry samsoftowej na streamy, bo ile kurwa można, zdaję sobie sprawę. Dobra, od tej bomby i tak obejrzę. No Boże. I na razie dosłownie jedyne, co mi przychodzi do głowy, to chyba Hollow Knight. Bo mówię... chciałbym, żeby to było coś, co wymaga bardziej, powiedzmy, zręczności ode mnie, żeby to nie był kolejny RPG. Bo RPGów ostatnio trochę mam jednak. Czy to Battle Networki, czy to te... Czy to Pokémony. Więc mówię, chciałbym coś takiego, co jest bardziej takie akcyjne, że tak to mówimy. Czy ja dam radę w ten sposób zrobić? Chyba nie. Ale myślałem, że zdążę, ale chyba bym nie zdążył. To ona się raczej pasuje. Pasuje, tylko właśnie tak się...
Po prostu zastanawiałem się, czy może coś jeszcze. I nie byłem w stanie nic znaleźć, bo chciałem wrzucić jakąś ankietę w taką do głosowania. Ale mówię, koniec końców skończyło się na tym, że nie mam innego pomysłu w tej chwili. Data nie mam z kolei. A szukałem też po grach, które albo mam, albo bym mógł emulować. Myślałem nad Zeldami jakimiś, ale też nie wiem, za którą miałbym się dawać w sumie. Bo to jest na zasadzie, że w Zeldy nigdy nie grałem i chciałbym której spróbować, nie zdążę. A nie zdążyłem, nice. Nie wiem, jak, jakąś Okarynę, jakieś Link to the Past, jakąś Majorę, coś na desej. Dust. Dust, taka fajna mapa w tym. W CS-ie. Ja grałem też w jedną Zeldę i nie była to żadna z tych oczywistych, bo było to Oracle of Seasons. I było to, jak miałem jakieś mało lat. Bo tata z pracy pożyczał kartridże na Game Boy Color'a. I akurat jeden z nich było Oracle of Seasons, jeżeli dobrze pamiętam. Cześć, Elona. Łatwo. Mam wrażenie, że ja często mam tak, że widzę jakąś serię i sobie myślę, że w sumie to bym ją ograł, ale jednocześnie jak przychodzi co do czego, to zapominam o niej. Tak jak teraz na przykład. Wysocel będzie lepszy niż Soldel, to na pewno. Jeszcze Long Sotel by się przydał. Pani tak nie istnieje świat, w którym Whiteout jest gorszy od zwykłego, chyba że czekamy na ten. Znaczy no, to się bardziej liczy jako jedna z tych gier, która nie pasuje do tego, do takiego mało... Znaczy, to jest chyba po prostu strategia turowa, right? Czy mi się miesza? Coś trochę na modłę Finala Tic-Tacsów czy Fire Emblema, jeżeli chodzi o rozgrywkę. No właśnie, ja szukałem czegoś bardziej, powiedzmy, aktywnego, tak? Więc tutaj to trochę jednak odpada. Przebija przez tarczę, czy tarcza blokuje tylko jeden atak? Ja się zastanawiam. Bo wiem, że hitshoty generalnie strzelają w panel i jeden za, więc możliwe, że po prostu rzeczyli się obydwa dwoma. Dobra, jeszcze dwie. Czyli jedna pewnie będzie jeszcze kawałek wcześniej, bo ostatnio pamiętam, gdzie jest akurat. Tylko musimy znaleźć tego czwartego peta. Nasz trzeciego. Halo, czwarty pet, doko? Wszyscy już się ewakuowali. Stanie się coś świetnego? Masz dziwne pojęcie świetności. Nie, bo... Ten czat no mówi, że są cztery bomby. Tak, 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 cztery. Już się zacząłem zastanawiać, czy mi się miesza. Czyli... A byliśmy w dwóch do tej pory. Nie wrzuciliby go na drzewo, prawda? Prawda? Ja tutaj nie widzę nigdzie. Tu też nie. Nie mam coś chowanego. Ja nigdy nie byłem dobry chowanego. Tutaj się akurat jak najbardziej zgodzę z tym. Dobra, spróbujmy wrócić
do tych wcześniejszych lokacji wtedy. To raczej nie. Bo to jest po prostu, że możemy się tu podłączyć. Dalej. To nie. Miśku też nie. Dziękuję za opinię, panie NPC. I know that. Subtelne jak jebnięcie potem pneumatycznym. Tutaj też nie. Do czoda nie wejdziemy. Za pomocą technik, których nauczyliśmy się na obozie, możemy znaleźć detonatory. Czyli co, powinniśmy sprawdzać tam, gdzie zgarnęliśmy rzeczy, I guess. Bo w tym byliśmy. Tutaj, przy drzewach? Nie, też nie. Tutaj? But why? Nie jestem pewien, jak to się ma do czegokolwiek, ale kim ja jestem, żeby kwestionować? Co mi przypomina, jak wspaniały jest boss nadchodzący? O mój Boże. Tutaj jeszcze pewnie coś jest. Spróbuję z soldem. Nie wiem, czy mi się uda to. No. Tak, na pewno mi się uda. Dobra, co ja mogę z tego zrobić? Chyba tak będzie lepiej. Synchronicity robione na 100%. A powiem szczerze, że nawet nie kojarzę. To jest ta pseudo-masoidvania z Jackami? Tak, czyli coś tam jeszcze kojarzę. Teoretycznie mógłbym zobaczyć. Oh boy. To wybuchało. Przysięgam, czasem się zastanawiam, kto wymyślał te gry. Znaczy te encountery. 3 mety. Przepotężne 3 mety. Pominaj gdzieś BMDK. Kurwa. Będzie mi teraz denerwować, że podałem mi 3 bombki. Ona to nie przyjdzie, co? Op. Ej, nie wiedziałem, że tak to działa. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Galdo P? A, czyli chyba musimy to dookoła w ogóle obejść tym dolnym przejściem, że tędy. I stąd pójść po BMDK. Jaki sens to ma? Nie powiem, że jestem wielkim fanem tego, ale rozumiem. White Sword... Tak, nic więcej sobie nie zrobię, więc... Mogę sobie jeszcze sobie postrzelać.
Zastanawiałem się trochę jeszcze nad jakimiś. Wiem, że to źle zabrzmi, ale nad jakimiś RPG-ami takimi bardziej klasycznymi, typu. W sensie w gatunku jakichś Mass Effectów, Oblivionów, coś w tę stronę. To jest jeszcze coś, co rozważałem, ale to też na zasadzie, że praktycznie nigdy na poważnie w to nie grałem i chciałbym zobaczyć. A nie, że czuję się z tym na przykład jakoś. Bardzo dobrze i bardzo mi zależy. W sensie to byłoby bardziej zobaczenie, jak mi to leży, a nie że rzeczywiście to jest coś, co chcę zrobić, czyli takie bardziej, nie wiem, próba. Właśnie jest było taki tytuł, gdzie ja nie wiem, czy coś mi podejdzie, czy coś mi nie podejdzie tak naprawdę. I to się boję, że skończyłoby na mojej kupce wstydu pod tytułem o, to kolejna gra, której nigdy nie dokończę. Których ostatnio mam wrażenie, że jest niepokojąco dużo. Albo się ten hitshot przydał. To mi nie wystarczy raczej, co? Bo dwoma mogłem strzelić. Chociaż mamy raczej te wskazówki. I by tak. O mój Boże. Ta walka chwilę potrwa, bo nie mam za bardzo opcji, które strzelają nie po linii. Agatsman. Dopiero teraz zadziała. Bo wcześniej chyba fala by się nie odeszła. Bonk. Pojawiła cena, ale obwiniam swoje chipy za to. No dobrze, rozumiem. Tu pewnie też, yep. Klasyka. Spiky handy. To akurat gasma się może przydać. Za szybko. Bo teraz bombkę jeszcze zdąży ten. Zdąży się postawić. Dobra bombka. Lubię takie. Ale przynajmniej to w kasy wpadnie, I guess. Nie będę narzekał. Okej, okay, tutaj jest wybuchowo. Zabierz nieskrajny łapek. Wiem, że teraz pożałuję tego, co mówię, ale na razie chcę, żeby mnie zabrano skrajny łapek. Potem się będę martwił innymi szczegółami. A, myślałem, że może tylko wyraz zdążę. Może masz na Steamie czy gdzieś jakiś... Właśnie, ja się zawsze śmieję, że ja, jak tak przeglądam sobie Steama, to ja tych gier mam sporo. Tylko za większy z nich tak naprawdę nawet niespecjalnie chce mi się zabierać. Ale tak próbowałem do Wiedźmina robić podejścia, o Jezu. Jedynka i dwójka bardzo mocno i nie leżały. Jedynka pamiętam, że kiedyś, dawno temu, jakoś w miarę niedługo po premierze ogrywałem, bo znałem moim pierwszą. Ale ten, ale tak, żeby wrócić do niego, to już niekoniecznie. I przez to też jednocześnie fenomen dwójki i trójki mnie ominął, chyba nawet bardziej trójki niż dwójki. Lega 2. Jesus. Pożałuję tego. Nieważne. Ważne.
Czemu zdajesz 5 full charge shotem? Bo tak działa, Ben. 2, I guess. Nie wiem, co innego mogę ci powiedzieć. Wszystkie detentory powinny być w pobliżu. Pewnie ostatni ma przy sobie. Ciekawe, kto to może być. Kolegowie, no ja po prostu nie wiem. Jak sądzicie? Kto może być odpowiedzialny za ten cały chaos? Czemu on był tutaj? Zawsze się. Czemu się zawsze wydaje, że on tutaj jest? Ja wiem, że widzieliśmy go już wcześniej w ogóle, ale ten, ale... Mam w głowie wyryty obraz, że on jest tam. Imbifa jakoś po prostu go przeoczyłem. Halo? Dave the Bomber. Dobrze, nie The Diver. O, to wasza wina, bo wyspywaliście tej śmieci. O, dlatego teraz trzeba zatopić całą tą dolinę. O. O nie, not the quick man. Not the quick man. To jest dosłownie ten mem z uściskanie sobie rąk. Mega Man 2, Mega Man Battle Network 2, skurwysyński Quickman. Ten koleś jest detonatorem? Nie, on ma przy sobie detonator po prostu. Czy on spróbuje strzelać do mnie z zaskałki? Nie, goddammit. Zacząłbym się martwić, gdyby fizyczna osoba mogła być detonatorem. Nawet nie chcę myśleć, jakie są tego implikacje, powiem szczerze. Recover 50, doskonale. Czy ktoś może pamięta, czy te... Okej, okay, dobra. To rozwiązuje wszystkie moje problemy. Tutaj już więcej nic nie ma. O, med fire. That's spicy. Spróbujmy tak może. On jest wolny w miarę. Więc mogę tak. Tylko teraz pewnie się schowa za skałką, no. I będę potrzebował kanona raczej. Albo w sumie zobaczę, czy każdy działa. Okej, nie zadziała, bo ani ja w niej trafi. No dobrze, tak też można. Bo tak, tu nie mogłem w żadną stronę przesiedzieć. Tu też nie. Tak, 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 tak. Więc możemy iść tu, nie tędy, tu. Mamy bardzo dużo ścieżek do wyboru, tak wam powiem. Lokacja jest bardzo mocno nieliniowa. Tyle odnóg do wykorzystania. Goddammit. Na pewno się pojawi w pierwszym rzędzie, dziękuję. Ja czuję się koło mnie. Niech zgadnę, tutaj coś się wybuchnie, jak to podejdę. Oh god. Ale tutaj przynajmniej jestem w stanie uwierzyć, że bombka ma zastosowanie. Bo możemy nią w miarę bezpiecznie rzucić, jak on się chowa. Czego nie mogę powiedzieć zazwyczaj o little bombach? Oczywiście, że to jest... Nie mam pojęcia, czego innego się spodziewałem. Tutaj też.
Ale przynajmniej gra mówi nam wprost, kiedy mamy iść. Można to potraktować jako pozytyw. O kurwa. O Boże. Nie podoba mi się ta barbomba. Proszę, nie strzelaj w górę. Nie wymagam dużo, nie strzelaj w górę. Te bomby potrafią zdawać chore wrażenia. Jeżeli dobrze pamiętam. Medfire. Czy ja zdążę kanonem go ubić? Znaczy, dasz takim? Nope. Tak. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Powiem szczerze. Znaczy ja wiem, że on tylko we mnie to i dlatego starałem się stać tak, żeby mi się potencjalnie nic złego nie stało. Backfrag, doskonale. Zobaczę, czy tutaj czegoś jeszcze nie pominąłem. Slimy handy, handy. Czy to zniszczy bombkę, czy nie? Chyba nie. Op. A, żyjemy. Lightset? Lightset. Hop. Ale chciałbym też cheaty. Nie będę kłamał. Emdek. Power. Mówcie mi jeszcze. Potrzebuję power-upów, bo moje ataki trochę śmieszne wrażenia zdają obecnie. Trochę tak może. Aha, się. Przepo nie mam. No da, to lepiej. Aha. Teraz musimy zatrzeć aż ten kolega. A będzie dostępny do ataku. Bup. Mam w ogóle wrażenie, że scenariusze BN2 są strasznie krótkie. W sensie wiem, że te dungeony, które przechodzimy, nie są jakieś super krótkie i w ogóle, ale że same te. Same. Może weź. Że same scenariusze jako tako nie są jakieś bardzo długie i skomplikowane. Spróbujmy tutaj przejść coś w scenie. Oczywiście. I expected nothing and I am still let down. Bank. Istnieje jedna kratka, na której może stanąć i na której nic mu nie zrobię. Na pewno na niej nie stanie. Okej, nie stanie. Kurzyłbym się jakby utkwił na prawej górnej. Tam jest droga albo wędek, jedno dwojga. No poszliśmy na to, co zasnijmy. Ty znaczy tak szybko? Znaczy ja kojarzę, że Shadowman faktycznie nie miał PC swojego scenariusza, ale... Naprawdę? Zasnijmy? A tak po 10 gwiazdka, tu już więcej nic nie ma. Tu coś jest. Bendek, nice. O, dużo hajsu. Przyda się. Taka jest. Znaczy ta gra przede wszystkim ma dużo więcej pod game'u, z tego pamiętam. Chyba jest tam gdzieś, bo chcę postrzelać. Ma dużo niższe. A to na pewno. To zdecydowanie.
Przy czym, no też nie oszukujmy się, nie jest to wielkie osiągnięcie. No dobra, czas na najlepszego bossa w BN2, I guess. Cześć, Quickman. Znaczy, nie będę kłamał. Design ma fajne, ale strasznie nie lubię jego walki. Połód jest prosty i prozaiczny. Jest nieśmiertelny, jeżeli się akurat nie rusza. Goddammit, myślałem, że go złapię w tym. W pierwszym rzędzie. A, za szybko. Yep, uroki walki z Quickmanem. Strasznie nie lubię tej walki, bo nie potrafię wyczuć się, kiedy go atakować. Nigdy nie pamiętam, czy on dopiero w późniejszej walce dostaje tego swojego śmiesznego uppercuta, czy ma już go w tej walce. Więc tak mogę unikać. Tak jakby miał. Goddammit. No to minę za wolno. A? Chyba później. Też mi się tak wydaje, ale pewnie nie jestem. Te piękne cztery miecze. Oh god. Za szybko. Dobra, jest martwy. Gasman ogólnie pomaga tę walkę, bo dzięki niemu może się oszukać nie tylko w jednym miejscu. Quickman jest programem detonacyjnym. Zazwyczaj mówi nam, że mamy usuwać programy detonacyjne. Nie. Dzięki, Protoman. O nie, jak dwóch dzieciaków mogło pokonać mnie, przyszłego szefa gospelu IQ 170? I swear. To IQ 170 brzmi dosłownie jak mam 12 lat i to głębokie. I wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki i ich zapchlony netnawigator. O nie, to prawdziwy bohater. Ale to Chot był na prawdziwym bohaterem. Ale jego nie ma, więc trzeba zrobić wywiad z tobą. Biorąc pod uwagę, że Gospel ma już za sobą dość niebezpieczne działania, to niepokoje mogą być jak najbardziej zrozumiałe. Dark! The Edge! Chod dobrze traktował Protomana, czy był jego niewolnikiem? Tak, Chod był niewolnikiem Protomana, zgadzam się. O nie, prasy domowe na wakacje, o! Ale ładny balonik. Jest tam, co, tam jakieś dane, obce, list, czy chcesz być
moim kolegą, koleżanką od listów. Czy to ma jakieś ładne polskie określenie? Bo mam wrażenie, że było i wyleciało mi z głowy. Będziemy się uczyć o najwspanialszym żarciu z całego świata. Doskonale. Pytanie, czy możemy się dostać do Jomlandu? Bo wcześniej było zablokowane. Czy Chiny jest zamknięte? Tak. Doskonale. Dobra, to póki pamiętam. Ten parę kosem. To już jest skrzywienie. Gasman Flow 2. Oh no. A i nie mówię absolutnie, że to jest złe skrzywienie, ale jest to skrzywienie swego rodzaju. Ups, nie podoba mi się to, co widzę. Bardzo mi się nie podoba to, co widzę. Chyba, że... A, ej, co, on już ma tego Gat Puncha. O-o. Houston, mam problem. Nie ukrywam to, że ujebał mi środkowy panel, było bardzo niefortunne. Nasz środkowy rząd. Ale wiesz, może wskoczyć na przód? Dziękuję. Jager. Wbiegłem w to jak idiota, ja pierdolę. Ależ to było przykre. Wiecie co, zrobię tak. Jeśli ty chcesz pan, czy unikasz? No, ale po prostu przesuwasz się na kolumnę wyżej. A jeżeli masz zjebany rząd, to twoja wina. To jest najlepsze, co mogę powiedzieć tak naprawdę. Ulala. Jak mogę zabić potencjalnie tymi mieczami? On musi kooperować. Dziękuję. Jestem F2. Nice. Okej, czyli na razie nie walczymy już z nim więcej. Ale V2 sobie chętnie wrzucę, bo to zawsze 20 więcej obrażeń. A mógłbym teoretycznie pójść pofarmić komputerze jaj. Po life soldy. Czy ja chcę pofarmić life soldy? Przydałby się Aino Knight. To jest najgorsze, że ja wiem, żeby się przydał. A chyba tylko tutaj na razie mamy te soldy do farmienia. A propos. Czy dasz tak przelatywał przez przeciwników, czy nie? Bo wiem, że na skałkach się zatrzymywał. Ale to już mnie nie obchodzi. Przelatywał. To będzie kasa. To będzie tak bardzo kasa. O nie. Long Sword L. L jak let's fucking go. Am I right? Czemu soldalka? Nie. Kurwa. Pojebie mnie.
Ja na pewno chcę TVN mieć. Człowiek, który natychmiast rezygnuje ze swoich pomysłów. Miasz w folderze. Wydaje mi się, że sody zwykle mam eski. Ale zaraz zerknę jeszcze do upewnienia się. Moje wydaje mi się, że ten, że zwykły mam same te, same eski. Posortuję, czekajcie, posortuję po kodach. No, sordy mam eski, tutaj posortuję po kodach. To co? Mam sordy, what the fuck. Okej, to jedną kopię mam, ale jednocześnie więcej nie mogę mieć w tej chwili. Więc chyba na razie stać na spokój z farmieniem dalej? Dobra, w pierwszej kolejności zerknę, czy są jakieś nowe requesty do ogarnięcia. Marine Harbor. Na regule, czyli masz akurat. W sensie na zwykłego solda, prawda? Yep. Nie wiem, czy chcę zwykłego solda. Mógłbym, I guess. W sensie nie wiem, nie uważam, że zwykły sort jest dobrą opcją, ale jeżeli chcę mieć potencjalnie szybciej program Advanced, to I guess, że jest to lepsze niż nic, jak to mówią. Nie ma nowych requestów, okej. Okay. Ale z drugiej strony... Chip Trader. Okay, czyli pojawił się Chip Trader w tym. W... Centrum. Czy to jest Chip Trader? Nie, to jest maszyna do kawy. To ja się logowałem na maszynę do kawy? Zobaczmy. Bo już nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak, ale głowy sobie uciąć nie dam. Ta walka chwilę posa. Mieczami jest też ten problem, że w takich sytuacjach jak ta teraz są kompletnie bezużyteczne. Bo co ja mogę zrobić z mieczami? Mogę je dodać co najwyżej. Dlatego nie do końca chciałem dodawać zwykłego solda. Bo te pozostałem jeszcze jak się mogę, ale zwykły sort, bardzo ech. Bubbler R. Nie no, chyba tu byłem. Yep, musiałem tu być. To gdzie pan ma ten trader, bo chce z niego skorzystać? Tu jest. To dobrego dostanę. Little Bomb O. Ale cool. Longsword O. Mech. Satellite. Recover 50. Zapytacie może, czy było warto? Moja odpowiedź była, że absolutnie walutnie. I dlatego się zepsuje. Wieczaj. Wait a minute. O mój Boże. Czy ja dobrze widzę? Że to się nie da sobie skamować? O, wykuje.
God damn it. Nie wiedziałem, że tak to zmieni. Oh well. I tak o tyle dobrze dostaliśmy Aria Grabę Elkę. Bo będziemy bardziej chcieli w Elce niż w Esce chyba. No bo jakie mam kody? A, J i L głównie. Zobaczę, czy coś mi doszło w tych kodach. A mam zaplinki. W J-kach mam shockwave'y, których nie wrzucę więcej. Albo dasz ataka jednego. Bo chcę ten zwykły miecz eski wyrzucać. A, J i L. Przy czym L jest recovery panel gra, więc też niekoniecznie. Tak to nie bardzo widzę, żeby cokolwiek było do wrzucenia, więc chyba się trzyma na razie. No bo skoro już ten. Skoro już tu jesteśmy. Pogadajmy sobie z panem Sławnym. Nie przegrał ostatnich 69 walk. Nice. Dobra, jak się z tobą walczyło? Okej, czyli te małe gnojki co za dwa hity? O dwa za dużo, I guess. To chcę i poddaję chipów na razie, bo moja stresowa ręka nie jest jakaś wybita. A są żołnierzyki. Okej, to już wygląda rozsądniej trochę. Ach. Ach. Bąk, tego już nie muszę. Wezmę sobie to, zużyję, I guess. Tak, damy. Zablokował mi żołnierzykiem. Chyba pierwszy raz mi się zdarza, że on aż tak pasywnie gra i samych żołnierzy go przywołuje. Mogłem atak plus 10 na Elmena, a nie na tego, a nie na kanona. I jestem. Nie powinien wsadzać aż takie różnice. Remogate, hoho, zaczyna się zabawa. Alright, bo co też atakowało. Alright, już pamiętam. Wciąż brakuje mi tego. Wciąż brakuje mi Longsworda. Okay. O, wow, w końcu gunę użył. Pojebie mnie teraz. A to jest gunę. Remogate'a mu niestety nie zniszczymy. Kiedy tarcza atakuje? Wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy za długo na jej rzędzie, albo raz na jakiś czas po prostu. Oho. A? Ja nigdy nie znajdę tego folder, prawda? Inbifera go po prostu nie wrzuciłem do folderu. Ale bym się nie dziwił, szczerze mówiąc. Też mi memory, nice. Bardzo zobaczcie jeszcze raz. Nope. To jeszcze raz, czy ja mam tego Longsworda? Mam. Czyli po prostu miałem okrutnego pacha w tej walce, rozumiem. To chyba tyle, skoro nie mamy requestów na razie. W sumie jeszcze jest Ibita. I ona może mieć fał dwójkę już. Jedu. Jedu! Tak. A, okej, jeszcze nie ma. No dobrze. Nie, to nie. To wracajmy do domu. Z Dexem walczyliśmy, to.
Dobrze, zobaczmy, czy możemy się dostać do Jumlandu przez sieć. I w sumie wydaje mi się, że mógłbym jakoś, jakbym się bardzo upadł, to mógłbym teraz pofarmić tego. Mógłbym teraz pofarmić... jak on ma? Elmena. Żeby mieć lepsze jego chipy. Teraz jak o tym myślę. Ale to, well, musiałbym go znaleźć, to nie jest oczywiste. Tutaj była kostka, ale lepiej nie mamy kodu. Czy tutaj w sklepkarze mamy wykupione wszystko, co ciekawe? Chyba tak, ale zerknę shotgun i tak. To co, do pierwszego Edmena? Naiwnie się będę łudził, że się trafił miałem szybko. Bo mnie ten cebulite nie mieszała mi się lokacja. Yep. Jestem w stanie potwierdzić, że zaiste znajduje się w strefie pierwszej. Ach, coś fajnego, parę jotek. No i w sumie też mam ten. Mam pół... A jak sobie dajesz? A? Wiem, że to tornadek nie niszczy, ale... Za szybko, tak. Wiedziałem. Zapominam, że gard tutaj działa tak krótko. A, teraz go nie zaatakuję przez chwilę. A, myślałem, że tutaj wejdzie. A, dobra, Airman, bombka, kanon. Airman, plus ściabnij go. O, jak ładnie. Czekajcie. Zrobię to. Jak się powinno to robić? Tylko poczekam, aż zejdzie z przedniego rzędu. O Boże. Super program. I oczywiście dostałem kasę. Aaaa, shit! To co, szukamy go jeszcze raz? To jest do zrobienia najlepsza ocena, zwłaszcza jak nie będę obywał jak idiota. Przecież nie masz kasy. Jak to nie? Mam dużo kasy. Kto ci powiedział, że ja kasy nie mam? Było szybkie? Potrzebuję dodać chipy. Dobra, co my tu mamy? Tak, to jest to. No dobra, niech ci będzie. Tylko za 500. Gdybym miał lepszą ocenę, to byłoby tej kasy więcej. O Boże, to ile o was. Też może, dziękuję. To wciąż nie wygląda dobrze. O, to przebija się przez ten atko. O, o. A, na spokojnie. LK, program Advance. To ma szansę być jakąś ósemką albo dziewiątką.
siódemka. Jedna, kurwa. Tak! Mam za mało chyba kopii jeszcze chipów, żeby ten, żeby konsekwentnie go bić na ten, na wyższe rangi. Musiałbym liczyć na dobre RNG, że akurat szybko mi lifeset dojdzie. Albo mieć fast gauge, ale... Spróbuj jeszcze jeden raz. Jeżeli za jeszcze jednym razem mi nie wyjdzie, to ten, to idziemy sobą. Powinien być te wirusy dla chipów, I guess. Czasami po prostu widzę, że nie mam jakiejś opcji na szybkie skończenie walki, mam takie, whatever. Co ja teraz tak o tym myślę? To nie ja chyba po odurzenie zrobił tego. Bo jest bardzo mało sytuacji, w których Elmen jest gorszy od kanona. Nice. Ach. Szybki lajcet. Ja teraz muszę go dobić jeszcze, co nie jest oczywiste. Chcemy, żeby na przedni rząd wszedł. Nie byłem pewien, czy wykona ten atak. No bo nie mam to z mojej strony. A well. Nie mam szybkich odnia skończenia tego, co? Op. Tego też nie mam. Chociaż nie, czekaj, to ja gadam. Jakie kurwa nie aż szybki kopi? To ja pierdolę. Za głupotę. Czasem wystarczy się przyjrzeć dokładnie temu, co się dostaje. A to będzie najlepsze. Ale God Style mnie czeka. O mój Boże, to jest tak niesamowite. Ja już widzę oczami wyobraźni ten God Style, który dostaję. Z tego co widzę, to ma to zablokowane. Nie podoba mi się to. Dobra, Wyjomland w pewne topia. Potrzebujemy licencji A. No chyba to idziemy zdawać egzamin. Od... Jestem chyba za mało logicznie myślący obecnie. Nie jestem pewien, co masz na myśli. No i to pytanie, czy egzamin nie powinniśmy zdawać IRL.
Shockwave od Gelda, ale to z nim, właśnie o to chodzi. Ile damage? Okej, ile, okej. Okay. 40 chyba? Wydaje mi się, że 40. Cześć, można zadać egzamin? To nie u was. Cześć, można zadać egzamin? Cześć, można zadać egzamin? Cześć, egzamin? Cześć, egzamin? No, spokojnie. Mi też się zdarzy czasami panąć jakąś głupotę. Cześć, egzamin? Musimy najpierw rozwiązać parę problemów. No dobrze. Czyli musimy się zająć trzema zadankami z listy, które dosłownie pojawiły się przed sekundą. Misja pierwsza. Potrzebuję pomocy. Chcę porozmawiać osobiście, żeby był dobry wojownik. Czekam na na ulicy Daisy Daisy. Zrobimy neutralne zakończenie. Excuse me. Jakie kurwa neutralne zakończenie znowu? Ja jestem lofagiem ewidentnie po raz kolejny. Hello. Testowanie eksperymentalne nawigatorów. Uciekli z tych trzech w sieci AC Daisy. Masz ich znaleźć. Okej, okay, rozumiem. Żeby nie było, śmieję się z tego, że skończyłem SNC5 Vengeance i tam jest efektywnie Law i Chaos Ending. I oczywiście musiałem się pierdolić na Law, jak na papierze wszędzie go pisało. Nie ma Nautala. Tak, żeby nie było wątpliwości. Ja potrzebuję kluczy, żeby przechodzić przez te bramy. Na razie klucze nie mamy. Przysięgam, zaraz się pierdolę znowu na Ermena. Chyba nie było low chaos. Nie wiem na ile ten bone sending to nie jest bardziej neutral aniżeli chaos. Wiesz, to tamto bardziej mam wrażenie, że jest good i bad ending niż cokolwiek innego. Ja przechodziłem pierwszy raz SMT5 w taki sposób. Śmiesznie było. Anarchii. Czy Anarchii to nie jest dosłownie evil ending po prostu? Anarchii, Piston, Utala, I guess. Zapominam, że tam są w ogóle logika endingi. Chciałbym, żeby ten gal działał tak, jak myślę, że działa. Ale on po prostu nie ma ataku i zdaje 40. Sztywno. Gdyby to było BN6, to defektor jest kurwa OP. Zwłaszcza w porównaniu. To mnie na square wynieść. Nie, to mnie daje wynieść, nieważne. Ending Vengeance to ending. Żaden? Chyba? Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby któryś był jakoś bardziej wywyższany, bardziej... Mam wrażenie, że oba są takie równorzędne sobie. O, doskonale. A kogo to przywiało? Haha, bo wiecie, przywiało Ermena, ha. O kurwa, ale jestem okropny. Pomocy. Jeżeli spoduję Life Solida, to kończę Sima. Okej, okay, nie muszę kończyć Sima. Au. Dziękuję. Jak to było? Mój Boże, co się ze mną dzieje? Jestem królem komedii.
Tak, ale... Myślałem, że... Myślałem, że może się zmieszczę to? Zdaje w sumie 170. To będzie jakaś szóstka albo siódemka. O, ósemka, nice. Element 2. Eric Rabba dostajemy w tutorialu już tak naprawdę. Bo tam jest on właśnie po to, żeby wytłumaczyć działanie kodów jako tako. Że możemy wybrać różne chipy o tym samym kodzie. Jako tak zwane combo. I chipy supportowe to też. To prawda. Zapping M. Gdzie są te dwie nawigatory? Halo? Nie spotkałem ich jeszcze. Nigdzie. Złe nawigatory nie istnieją. Tam co było? Nie, na pewno nie będą wszystkie w trójce, right? Podejrzewam, że jeżeli gdzieś będą to na tych głównych częściach, chyba że nie wiem, ja za bardzo skipuję dialogi, źle zrozumiałem co kolega miał mi do przekazania. Ale wydawało się, że powiedział, że one są w sieci w ACDC i że tu mam ich szukać. A jak już mówiłem, na razie nie spotkałem dosłownie żadnego Holifax. Boję się. Czy one wszystkie będą tam na górzeczki, diabeł? Masz ciekawości? Nie, tu nie możemy sprawdzić tych requestów z poziomu menu. Bo nie byli na squarze, right? Czekajcie, a skoro już mowa, zobaczę czy ja na squarze nie mam czegoś teraz do kupienia, skoro już mamy trochę więcej kasy. Bo ostatnio tak cierpiliśmy na jej niedobór. Zobaczmy. No może mogę kupić jedną, drugą, trzecią. Zawsze to parę HP więcej. Tutaj więcej złych nawigatorów nie widzę. Tu również nie. No bo to jak nie tu, jeżeli nie ma ich też tu, to nie wydaje mi się, żebym miał wielki wybór, jeżeli ma być w tej sieci. I powinien być to na górze. Wiecie, bo tam GMDK leży. Nie odpuszczę GMDK. Cold Punch D. Dobrze? O dziwo. Ja jestem głupi. Nieważne. To było wykalkulowane. Nie dajcie sobie mojej żenie. Co mi przypomina, że potrzebuję unlockeru. A właśnie wyjebałem całą kasę. Wszystko dokładnie tak, jak można by się spodziewać o mnie.
To jest komputery bicze, to nie. Ty miałeś memorkę na Chrome nie stać. I Ariagraba, ale teoretycznie też. Ale tutaj to nie jest kwestia, że mnie nie stać, tylko że go po prostu nie chcę. Co i na razie, bo wiem, że Lifesolda można też mieć w kodzie i że jest to opcja do rozważenia potem. Ja pojebię mnie teraz. O. W kotele nie byliśmy tutaj kładę. O mój Boże. Mam dziwne wrażenie, że wychodząc tutaj, popełniam błąd. Tak, jest tu Quickman i właśnie dlatego mówię, że przychodząc tutaj popełniam błąd. Au. A cholera. To jest strzał we mnie. Dziękuję. Zdążę? Zdążę. Wydaje mi się po prostu moi po polsku dokonywać egzekucji. A egzekwować to jest co innego, zgadzam się. Chyba, że nie wiem, te złe nawigatory tutaj są, ale nie jestem pewien w tym momencie. Kiedy skipa wchodzi za mocno. Na wszelki wypadek będę to zepsuł, bo nie pamiętam gdzie jest Quickman. A jestem niemalże pewien, że jest w stanie spuścić mi w pierdol obecnie. Chciałem wieść Hesidę. Fajnie, że tu mety dwa są, I guess. Bo jest szansa Sonic Wave już. Nie wiem, czy kodach na będą pasować, prawda, ale... Sonic Wave sami nie jest to jakiś tragiczny kod. Dodatkowo kwestia niski polityologów. Na razie chcę tutaj pobiegać. Skoro już mamy nową trefę. Oh boy. Aś. Jak już jest, spoko, spoko. Nie lubię tego, że on ma już nowe patelny bumerangów. Nie lubię też tego, że ja go nie trafię. Powinien zaczekać na tego, na Area Grabba też czuję. Yep. Nice, zgadzam się, bardzo nice. To było wszystko, tylko nie kurwa nice. I on teraz jeszcze nie będzie bezczelnie baitował tym, że wykonuje te ataki zawsze ten. Zawsze z przedniego rzędu. Weź HP, delicie. Za późno. Ja się proszę w tym momencie. Fałszywe trafiają do poligrosowych podczas na mojej setach.
Albo kojarzę taki zamarzający czas, no niestety. Jest za szybki na takie rzeczy. Pikmin. Jako, że się udało, to... Nie mam mieszkań sobie zapisać. O Boże. To nie wygląda dobrze. Muszę teraz bardzo mocno uważać. Bo nie wiem, czy nie jestem na hita od tego. O Boże. Plus 40, god damn. Teraz próbuj się przejść na spoko. Dziu w jedną stronę. Przejdziemy ten na Koto Square. Saldi 2. O nie, też coś spodziewałem. Bąk. Może jakiś fajny chip. Fire Salt, nice. I Long Salt L kolejne. Szkoda, że zwykłych saltów nie mam. Wchodzi L. O, czy w Cotton Square było cokolwiek w ogóle? Było, okej. Okay. Tutaj jest zablokowane. Jesteś z pepkarza może? To to buki to miasto szczęścia. A, tutaj. Tutaj możemy backflagi wymieniać. Zadgan spedykowy, L6, atak 30. Atak po 30 bym sobie przygarnął, gdyby była taka możliwość. A na razie nie ma za bardzo. Subchip dealer. A lokera jednego sobie kupię. Zaraz tego pożałuję pewnie, bo tutaj będzie coś fajnego. Panega Fireblade, Fireblade, Akasort. Fireblade jest spoko, bo to jest longset żywiołowy, który daje trochę więcej, ale... Ech, raczej by nie kupił. Chyba to jeszcze raz. Kolego, przyjacielu, najdroższy. Jest trzech z nich ukrytych gdzieś w sieci miasta ACDC. Okej. Okay. Już widzę, na czym polega mój problem. Są gdzieś w sieci, ale niekoniecznie w tym, w internecie. To teraz trzeba ich znaleźć. Przynajmniej tak rozumiem, że nie dostaje się jeszcze do właściwej sieci. No właśnie, pytanie, gdzie oni mogą być wtedy? Bo teoretycznie mogą być wszędzie, chyba. A to raczej nie są też te progi. Nie. Oh, that's fishy. Goddammit. Byłem za wolny! A, bo nie, tak będzie szybciej raczej. Pan próg zwalniający. Komputerz? Wydaje mi się, że nie będą też te komputery, które prowadzą do sieci. Takich na przykład strony Dexa, etc. Tylko bardziej w tych odizolowanych. Przynajmniej chciałbym wiedzieć, że tak jest. Jak już mówiłem.
Same to mamy, tak? Nie martwię się, czy zdążę. Bo to i tak zabiję. A słuchaj, co odręcę się zastanawiałem, czy mi nie zniknął akurat już przed nosa. Bąk. Chyba to jest jeden. Ja się to na wszelki wypadek się reaguje to jeszcze, żeby nie było, że drugi też gdzieś tam jest. Na przykład z prawej strony. To powiedział, że nie można uciekać z walk. Na pewno nie ja. Dobra, gdzie jeszcze mogło być? Zgaduję, że gdzieś w szkole się znajdzie przynajmniej jeden. I może u jaj? Jest i drugi. Potężny flamey. Czy ja zaraz pożałuję tego, że nie zapisuję? Mam nadzieję, że nie. Bo to już chyba zmieniają. Yep. Oh my. A, kurde. Myślałem, że go trafię. A, on się teraz tutaj przeleci. I ja go dobiję, jak wyjdzie. To było znaczne. Czy można z nich dostać tego? Czy można z nich jakiegoś chipa dostać? Jako już to dwójki i trójki? Pewnie nie, ale śmiesznie było. I tak we wczesnym etapie gry dostać na przykład trzecią wersję tego chipu. Dobra, to się można było do telefonu na pewno podłączyć. Jeżeli nie, to będę się musiał zastanowić, gdzie to jeszcze może być. Nie. Tu nie. Wind? Czy ktoś powiedział Wind Pan Gator? No, baczej też nie tu. To co mi jeszcze zostało w takim razie? Zastanawiam się, gdzieś jeszcze nie podłączałem jako tako. Bo to nie powinno być w tych komputerach fabularnych raczej, więc nie zakładam, że będzie tutaj albo w tych petach. Zresztą w petach nie będzie, bo to ma być w ACDC. W budzie byłem. U mail byłem i nie było, right? Czy ja... Nie, u mail w ogóle nie było się do czego podłączyć. Fajne kurtyny. Zajebiste. U Dexa byłem. Gdzie może być trzeci? Tutaj? O, ja tutaj w ogóle nie byłem osobiście. Nie, no, kiedy dostaliśmy, to bardzo miło. Backfrag.
Wolałbym co prawda w tej chwili dostać tego nawigatora, a nie na przykład Windy. Ale niech pan będzie. Nice, zdążyłem. Może jakiś wind gra... Fuck you. I co, tu też go nie będzie, co? O. Gdzie może być trzeci w takim razie? Dobrze, że Sylwia pisze tylko do widzów, bo ja przestać się nie muszę nawadniać doskonale. Tutaj sprawdzałem. Do wywiady się w tej grze nie dało podłączyć. U Dexa się podłączałem. Dex nie miał dwóch miejsc do podłączania się. Tutaj się nie dało do niczego podłączyć chyba. Nie. To gdzie jeszcze? Nie rzuciliby go przecież do ten. Jakoś tam... O Boże, aj, to była rzecz. Aj. Zapomniałem o tym kompletnie. O ja? Oh no. Podłączasz się, a tam taki kompletny smród tak capi, że się wytrzymać nie da. O, trzy kafle, nice. Potwierdzam, było to w zabawce. Spajki dwa razy trzy. Po dwa czy trzy? O Boże, to było głupie. Jakieś brody myślałem, że mam trzy shockwave'y. Nie zdążę, pada. Nice, zdążyłem. Hit V? Yep, hit V. Zobaczę, czy jeszcze jakiś program może tu został. W sensie BMDek. O właśnie. Lega 1. I tu nic nie ma. Halo, co byłem związany? I kolejny lega przy okazji pada. No dobra, jakie tam jeszcze mamy bardzo ambitne zadanka do zrobienia? Jeżeli będą równie ambitne jak to... Nie wdrożę sobie świetlanej przyszłości, nasz co? Przejdź do Kotos. God! Dammit. Dopiero co tam byłem. Skąd się wchodziło? Od Libity? Właśnie, a propos. Okej, upewniałem się. Od Libit chyba było najszybciej do Koto Square. Znaczy ogólnie do strefy Koto. Open up! Open up! Strefa kota skwarki. Dragon Ball skwarki, moja ulubiona chińska baja. Czemu ty do Koto idziesz? Bo Request chciał, żeby się spotkać w Koto Square. Chyba, że kurwa napady nie umiem czytać. Ale wydaje mi się, że aż tak źle ze mną jeszcze nie jest. Produkuję jeszcze chwilkę spoko, spoko, witam z powrotem. Nie, przy okazji zobacz sobie co w tym. Co jest tu schowane. Power up. Mów mi jeszcze. Trochę zobaczysz może. No, kupię. Następno już mnie jesteś spadala.
Mogę chyba najpierw bombkę rzucić, a potem ten. A potem Elmena. No, ale na szczęście dobra różnica. Bo i tak się wyrobiłem w czasie. Shockwave pool. No to bardzo specyficzny kod. Okej, rapid, bo możemy tutaj już niestety trafić na tego, na Quickmana Horsha. I nie chciałbym zostać niejasno napadnięty przez skurwysyna. Biłem się z dwójką? Miałem tę wątpliwą przyjemność bić się z dwójką, owszem. Tutaj dostałem w pierdol i spudowałem Lysolda. I było mi bardzo przykro z tego powodu. A, GMDek. A, GMDeku, Quickman Horsha. Zatrzymaj jeden. Za szybko, co? Yep. God damn it. Au. Jedu. Za szybko strzelasz. Czemu ja wziąłem tylko jednego? O, well. Zobacz się go strzelić busterem. To co teraz? Zapisz co krok. Tym razem nie wpadłem na Quickmana. Zapisz. Tym razem wpadłem na Quickmana. Zabij się. Spróbujmy tak. O, zdążyłem. No nie! Come on! Czuję się oszukany. Which system is this? I'm playing on Switch. And high percy. Nie wpadnę na Quickmana, prawda? Na wszelki wypadek zapisuję. Okej, nie wpadnę na Quickmana. Nie wpadłem na Quickmana! Aczkolwiek było niebezpiecznie blisko. Przysięgam, że gdybym tak w ostatniej karce wpadł na Quickmana, byłoby mi bardzo smutno. Dobra, zobaczmy, czego ode mnie chcą w Koto Square. I przede wszystkim, kto czegoś ode mnie chce w Koto Square? Tutaj byli traderzy... To te? Yes. Czemu muszę specjalnie tutaj... Czy nie mogę skutek jakiegoś odblokować? Macie może jakiś skrócik dla mnie? Masz może jakiś skrócik dla mnie? Czyli będę musiał całą telegę przejść od nowa. No dobrze. Podobno jesteś zły, paskudny nawigator, który wypuszcza wirusa. No nieważne. A bo i ważne. Nie podoba się to. A tyle zdążyłem przynajmniej. Ach.
Nie zdążę pewnie, co? Nope. Rychło w czas. Dobra, mamy program. To teraz wróci się z powrotem do... O mój Boże. Na szczęście nie jest aż tak daleko, ale... Trochę to frustrujące, kiedy człowiek widzi dosłownie... Idź do Koto Square. Jesteś Koto Square. Dobra, to teraz się wyloguj. Tylko po to, żeby grzecznie i kulturalnie... wrócić się za jakieś 2 sekundy. Dobra. Dążę czy nie dążę? Dążę. A nie w tę stronę. Unlucky. Prawie counter hit wyszedł w naszych częściach. Ale tylko prawie. Dobra, teraz liczyć na to, że nie trafię na kolegę. Albo lepiej, liczyć na to, że go trafię i go pobiję, bo przecież jestem dobrym graczem, prawda? Prawda? Mów sobie dalej, że jesteś dobrym graczem. Na pewno ktoś w to kiedyś uwierzy. Dasz, ale nie. Ja w to nie wierzę. Czy w game decku jest coś dobrego? Wydaje mi się, że w game deckach można było znaleźć jakieś rozsądne rzeczy, chyba że mylę z drugą cefą kota. A kurde, zapomniałem, że ten, że on użyje Whitesworda. Czy mi się wydaje, czy on jeszcze sobie obrywał? Nie. A? Kolejny Riagraf, nie podoba mi się to. Au. Wezmę Sorda, chyba już po to go dobiję. Momentalnie się zastanawiam, czy mój folder nie potrzebuje jakiejś gruntownej przebudowy. A myślałem, że może. Nope. To było głupie i niemądre. Tak samo jak ta moja ręka obecnie jest głupia i niemądre. Jeden. Ja chcę wiedzieć, co odliczamy tą jedynką. Te wirusa. A, okej. Na pewno nie będzie Quickman. Widzicie, to nie jest Quickman. Ja się denolituję dzisiaj. Zaczekam, aż ten twardo głowy otworzy łeb. I dopiero wtedy Gasmana użyję. A mniej w momencie, kiedy mamy basy zdające 3 obrażeń, to bardzo często będą miały jeden, coś czuję. Przez to, jak to się rozkłada.
chcesz na... Może trochę? To jest egzaminator. I dostałem lekowe 30. Ej, gwiazdka. Gwiazdka, na pewno nie będę gardził. Przydaje się bardziej niż ten. Niż zwykłe. No bo jeszcze trzeci request, zobaczmy czego ode mnie chcą. Trzeci request. Trzecia prośba. Opodem Valicam Guns. Jestem na środku rzeki. Tam to bardziej sumyk niż rzeka, mam wrażenie, ale niech wam będzie. Opodem. Pewnie w następnej strefie gdzieś będzie. Jeżeli ma być na środku. Nie tu. Imbifol to jest tamta babka na samym początku. Wiecie co, dla świętego spokoju pójdę z nią zagadam. Ale stawiać nie zaszkodzi. No jak tam, gdzie ten środek rzeki? Program mojego syna zagubił się w sieci, jest pewnie gdzieś w DNR-ie. Ach, czyli musimy znaleźć po prostu Deneria, jaki zarobiony programik. Doskonale. Moje ulubione zadanie typu przynieś, podaj, pozamiataj. Dlatego lubię grać w MMO. Czy ja znowu chcę zainstalować Final 14? czy ja będę chciał kupić WoWa, jak wyjdzie? O nie. Człowiek absolutnie się psuje na całą myśl o MMO. MMO. Najbardziej to ja bym chciał trafić na Elmena i zrobić na nim jakoby dziesiątkę aboreskę, żeby dostać V3. Ale ten, ale mam wrażenie, że nie grozi mi to w najbliższym czasie. Szukamy zagubionych nawigatorów. To miał być nawigator, nie program, przynajmniej w czystej teorii, ale cholera ich wie z tym, jak oni to nazywają. Nie jest tego zagubiony, prawda? Nie. Wiem, że z teorii powinienem szukać nawigatorów, których tu wcześniej nie było, ale to by implikowało, że ja pamiętam, którzy gdzie byli. A to bardzo odważne założenie. Tu nic nie ma. Raczej będzie pan pok niż nawigator? Nie pamiętam, powiem szczerze. Nie będę kłamał, moja ostatnia styczność się pędza była parę lat temu. Czy my robiliśmy pojazd z BN2? Jeżeli tak, to wtedy. Jeżeli nie, to jeszcze dawniej. Chyba robiliśmy. Tylko nie pamiętam, kto go robił. O, to jest większy problem. On już nic dla mnie nie miał, tego pamiętam. Tędy się na homepage'a szło, to nie. Chyba nie będzie mi dane wpaść na tego, na Elmena. Okej, czyli w tej strefie go nie ma. Szukamy dalej. Nie dziwię się, jeżeli będę musiał przejść aż do Square i tam wyjść na tę górną część.
Absolutnie mnie to nie dziwi. Mini bombki. Bo głupie pytanie dla ludzi, którzy kojarzą bardziej takie legitne przechodzenie Battle Networka. Czy w oryginale też zapisywało po tych? Po używaniu Zaderów? Czy to dodali w Legacy Collection? Będzie lepiej. No już nie mogłem inaczej to zrobić. No bo teraz jest coś takiego, że jeżeli użyjesz chip Zadera, to ci automatycznie zapisuje jego wynik. Ja właśnie nie jestem pewien, czy ja zawsze nadużywałem State of i dlatego tego nie miałem, czy... czy... to dopiero teraz dało? Zawsze zapisywało? Okej. Nie ma racji. Znaleźliśmy zagubionego nawigatora. Teraz go przebiec całą drogę z powrotem do Okuden. Właśnie, będę musiał jedną rzecz wyknąć. Combo Shifter, I know, right? Powiem, że szczerze, że przez to, jak bardzo nadużywałem state'u przy normalnym przechodzeniu, czy to do szukania na przykład bossów, czy ki diabeł, to bardzo dziwnie się gra tak bez nich. HP memory. Doskonale. To co, idziemy na egzamin, I guess. Skoro już spełniliśmy wszystkie wymagane zadanka. Spełniliśmy zadania, what the fuck, ja? To zdecydowanie jest język polski. Taki jak powinien być. Polska języka, trudna języka. Nikt mi nie powie, że jest inaczej. Halo, przechodz na egzamin. Okej, czyli pewnie egzamin zdajemy tam gdzie ostatnio, czyli w sieci na Square? Unkind of that. Jezu, mnie dzisiaj jakoś tak koło 15 tak siekło. Że myślałem, że nie wysiedzę. Ale na szczęście jakoś się przebolałem. Trzy zadania. Wiecie co, jeżeli to miałoby trzy zadania, to chyba zrobię to sobie na następnym streamie. Teraz jak o tym myślę. Bo ten, myślałem, że to będzie tylko jakiś tam jeden survival czy coś, a ten, a tak to bym się już zbierał i w ogóle. Z braku lepszych pomysłów wydaje mi się, że rzeczywiście w sobotę sobie zaczniemy Hollow Knighta. Chyba, że coś mi innego przyjdzie do głowy, ale to ja ten... To wtedy jeszcze... Zobaczcie w sobotę najwyżej, że coś mi przyszło innego do głowy. A na dziś to było tyle. Dzięki za przybycie, trzymajcie po. Cześć.